Witajcie w kolejnym odcinku, z tej strony Mike i tym razem nie jest to Uwaga Krypto, ale nowa seria, która tak jak Uwaga Krypto będzie na dwóch kanałach. Razem ze mną oczywiście Kamil Predecki, Encyklopedia Kryptowalut. Cześć, cześć, witam wszystkich. Dokładnie będziemy tutaj pokazywali Wam w tej nowej serii projekt, o którym już mówiliśmy chyba kilkukrotnie, że zaczęliśmy z nim współpracę, czyli Blockchain Polat. No i odcinki, tak jak Mike powiedział, będą się pojawiały raz u niego, raz u mnie. Oczywiście, będziemy Was na bieżąco informować o tym, jakie nowe rzeczy pojawiają się w projekcie, poruszać różne zagadnienia. No słuchajcie, no nie bez kozyry żeśmy weszli we współpracę, uważamy, że projekt ma szansę, aczkolwiek jasno chcemy powiedzieć, że można powiedzieć, że jest to materiał sponsorowany, no bo współpracujemy z projektem, dostajemy za to pieniądze i nie mamy zamiaru nikogo na nic naganiać, tak? No, no jasna sprawa. Tak, współpraca komercyjna jak najbardziej, aczkolwiek, tak jak mówię, przed jakimkolwiek zakupem tokenów, własny research, podstawa, nasze filmy to jest gdzieś dobry zalążek, myślę, i dobry początek do tego, żeby zrozumieć, co się tu dzieje w tym projekcie, aczkolwiek wiadomo, waszym zadaniem jest to, żeby poczytać o tym projekcie, dowiedzieć się trochę o nim więcej samemu i wtedy dopiero zainteresować się inwestycją w ten projekt. A więc zanim zdejmij teraz palec z myszki i wysłuchaj naszego odcinka, zanim dokonasz jakiejkolwiek decyzji, zaczynamy. Blockchain Poland, czyli projekt, który można powiedzieć miał trudne początki, ale jednocześnie notowany na naszej polskiej giełdzie BitBay, no i całkiem perspektywiczny ekosystem. Już od dwóch, trzech lat, 2018 rok chyba, nie? Tak, 2018 rok, jest już na BitBayu, wielu z Was pewnie widziało ten projekt. Początki, tak jak Mike mówi, ciężkie. Cena troszkę, jeżeli tutaj zaczynając od ceny, trochę spadła, oczywiście teraz gdzieś to się zmienia pod względem tego, że projekt no, troszkę przebranżowił się pod względem tego, czym chce się tak dokładnie zajmować teraz. Rozwija się jak najbardziej fajnie, prężnie teraz. No, dużo newsów na pewno czeka Was w najbliższych tygodniach, dniach nawet. Myślę, że nawet dniach z tego, co otrzymaliśmy informacje oczywiście od CEO tego projektu, więc myślę, że będzie o czym mówić. Oczywiście, że tak. No i też na początku myślę, że musimy powiedzieć jasno, że jeżeli kogoś interesuje jakaś interakcja z twórcami projektu, to pod spodem w opisie są linki, jest oficjalny profil na Facebooku, grupa dyskusyjna na Facebooku, Telegram oficjalny, na który możecie dołączyć i oczywiście zadawać pytania. Ale myślę, Twitter jeszcze jest, na Twitterze też Twitter jest, oczywiście, tak. My teraz tego Twittera troszeczkę tam rozruszamy, przy okazji używając naszych Twitterów, które też już mają spore zasięgi. No ale myślę, że trzeba powiedzieć jasno, że BCP to jest cały ekosystem, Blockchain Poland, tak, to jest cały ekosystem. Oni chcą zbudować, no najkrócej mówiąc, platformę do tokenizacji projektów. Tak, no temat myślę, że mega popularny ostatnio i zliczyć teraz wszystkie te platformy do tokenizacji będzie ciężko. Zapewne znacie Polka Starter, zapewne znacie DAO Maker, to te projekty oczywiście osiągnęły mega dużą popularyzację i dużo osób w nie inwestuje, mówi o nich, korzysta z tych platform. Ja już nie mówię o cenie samych tamtych tokenów, ale po prostu no jest to nowy sposób na zbiórkę pieniędzy, tamte platformy pokazują, że da się trochę inaczej. No i Blockchain Poland teraz też wystosował właśnie swoją platformę, która pozwoli nowym projektom zbierać te pieniądze, no i w bezpieczny sposób myślę też dla inwestorów przekazywać te środki do projektu. Oczywiście i trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że budujemy platformę i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. W tej chwili oni naprawdę mają już gotowe produkty, gotowych partnerów, którzy jak tylko platforma ruszy, chcą się tokenizować u nich i chcą z nimi współpracować. Te informacje były już przekazywane. Myślę, że jednym tutaj z partnerów takich to jest ten właśnie Ren Energy, który tutaj mocno ciśnie temat fotowoltaiki. Tak, odnawialne źródła energii, sklep tam jest i hurtownia, cały osprzęt do tego, żeby sobie taką fotowoltaikę też u siebie w domu zamontować, no i czerpać oczywiście tutaj energię z tego, więc to jest jeden z ich no, większych na razie partnerów, ale faktycznie firma bardzo mocno się rozwija. To nie jest to, że stworzyliśmy sobie projekt tak oj i w sumie to tam nic się szczególnego nie dzieje, ale normalnie jest to prężnie działający produkt, który zarabia na siebie. Oczywiście, i oprócz tego Mike ma tutaj drugi produkt. Tak, oczywiście. Nie bez kozyry mam na sobie koszulkę charakternych.
Charakternie odzież sportowa, aczkolwiek niedługo, nie będę zdradzał na razie rąbka tajemnicy, niedługo dodatkowe linie odzieży. Bardzo prężnie rozwijająca się marka, taka typowo kiedyś undergroundowa, teraz wychodzi tutaj bardziej. Marka bardzo, bardzo patriotyczna, ja mam bezpośredni kontakt tutaj też z twórcami tej marki, która też wchodzi i też chce wypuścić na właśnie platformie, na platformie Blockchain Poland, chce wypuścić własny token charakternych, czyli HRK. Też bardzo fajnie, bardzo mocno, bardzo duży ekosystem z bardzo dużą ilością użytkowników i oni chcą stworzyć coś, co będzie bardzo użyteczne dla tych użytkowników. Więc no trzeba powiedzieć, że to już niedługo, nie? Tak, to już niedługo, tak. Jeżeli wejdziecie na Facebooka, ja może tutaj ten screen wrzucę, było ogłoszone współpraca charakternych razem z Blockchain Poland, to już było jakiś czas temu ogłoszone. Ja myślę, że może przejdźmy do strony internetowej z tego, ja tu przełączę widok w tej chwili. No jeżeli wchodzimy sobie na stronę, to może co, tak pokrótce omówisz, a ja będę tutaj sobie scrollował, dobra, nie? Oczywiście na początku poznaj projekt Blockchain Poland, poznaj token. O tokenie zaraz słów kilka dosłownie. Tak. Niżej znajdziemy informację właśnie o tym, co Mike przedstawił, że jest to firma, która realizuje takie innowacyjne projekty dla projektów, które no, mają pomysł na siebie, wiedzą, co chcą zrobić, aczkolwiek nie zawsze mogą mieć ten know-how, nie zawsze mogą mieć jakieś tam technologie do stworzenia takich swoich projektów kryptowalutowych. Blockchain Poland udostępnia właśnie i wiedzę, i tak naprawdę narzędzia do tego, żeby takie projekty utworzyć, no bo charakteri nie zgłosili się nagle z tabunem programistów gotowych na to, żeby działać i po prostu poprosili Blockchain Poland o pomoc, tylko faktycznie Blockchain Poland gdzieś tam swoją moc tutaj wykorzystał do tego, żeby takie projekty tworzyć. Niżej są już projekty zrealizowane, no i tutaj właśnie Mike wspomniał o Ren Energy, tutaj za niedługo pewnie pojawi się logo charakternych i jeszcze niżej mamy projekty, które są w trakcie realizacji. Jest to projekt Liscoin, on się tutaj zajmują leasingiem, no i VetChain, czyli tutaj weterynaria. Z informacji, które dostaliśmy dosłownie, ja nie wiem, 3-4 dni temu, jest plan, żeby zaraz dosłownie wznowić pracę nad tym projektem VetChain, także też tutaj będą działać już z powrotem związane z tym projektem. Niżej mają naszych partnerów, Bitbay, jak widzicie, Politechnika Warszawska, Coxy, ponieważ tam na platformie to, nie wiem, czy uda nam się to dzisiaj pokazać, chyba dzisiaj platformę nie będziemy same sobie pokazywać, ale jest bramka, tak, jest bramka do zakupu tokenów. Niżej, co my tu posiadamy? Roadmap, no to oczywiście jest rozpisane raczej na razie tak hasłowo, myślę, że uda nam się to troszkę rozbić, bardziej tak tutaj zaproponować, żeby to było trochę bardziej rozbite, bardziej szczegółowe, żeby tutaj wchodzący inwestor potencjalny wiedział, co się dzieje w projekcie w danym momencie, nad czym pracują i co chcą stworzyć, bo jest to dość tak pobieżnie na razie opisane, ale jest roadmapa. No i niżej jest oczywiście miejsce, do którego powinniście w pierwszym momencie zajrzeć, wchodząc na tą stronę, czyli white paper tego projektu, pobrać go sobie oczywiście, przeczytać od dechy do dechy i zrozumieć, o co tutaj chodzi. No i niżej oczywiście jakieś tam linki ważne, kontakt do zespołu i to by było na tyle, jeżeli chodzi o stronę główną projektu. Myślę, że można by było teraz przejść do tego tokena, token BCP. Już sobie otwieram. Bo jest na stronie, oczywiście tutaj są dwa tokeny, to trzeba też powiedzieć, zanim ty przejdziesz, to ja powiem tylko, że są dwa tokeny. Jest token BCP, jest token BCPX. Jeden token będzie typowo tokenem typu płatniczego utility, drugi token będzie papierem wartościowym, czyli tokenem security, więc zamieniać będzie można BCP na BCPX-y, a za BCPX-y będzie można je stake'ować, będzie można dostawać, można powiedzieć, różnego rodzaju profity. Tokeny innych projektów, tych, tak, które będą też... Tak, dokładnie. Listowane właśnie na platformie od Blockchain Poland. Dokładnie. No to może zacznę od BCP, czyli od tego tokenu głównego. Jest to token utility. Funkcje trzy główne. Rozliczeniowa, czyli po prostu główna waluta na tej całej platformie Blockchain Poland. Będziecie go mogli wymieniać na inne tokeny, które będą na tej platformie właśnie dostępne. Oprócz tego funkcja rabatowa, czyli obniżka kosztów za usługi świadczone przez projekty z inkubatora. No i kwestia oczywiście inwestycyjna, czyli umożliwia finansowanie, zaangażowanie użytkowników platformy w realizowane projekty. No i drugim tokenem tak naprawdę jest token security, to co Mike wspomniał, on się nazywa BCPX. Jest to faktyczny token security, to raczej rzadko się z tym możemy spotkać, nie Mike, podczas kryptowalutowych wojaży z tokenami, bo mało jest takich prawdziwych tokenów security. No tutaj trzeba powiedzieć, że też jest to prawnie ciężkie do ogarnięcia przeważnie, żeby faktycznie wypłacać dywidendy na przykład w kryptowalutach, a właśnie za pomocą BCPX-ów taką rzecz też będziemy mogli dostawać, czyli dywidendy. Oprócz tego tokeny innych projektów z inkubatora, czyli jeżeli będziemy mieli ileś tam tokenów BCPX,
No i wychodzi nowy projekt, na przykład Charactery, no to za posiadanie tych BCPX-ów też jakieś tokeny tego na przykład HRK tokena dostaniemy na swoje konto. No i kwestia właśnie decyzyjności, czyli będziemy mieli wpływ na to, czyli taki governance token, wpływ na to, co na tej platformie się będzie pojawiało, jak ona się będzie miała w przyszłości rozwijać. No. Zgadza się, ja myślę, że teraz jeszcze parę słów o samym tokenie BCP, ja tu mam odpalone CoinGecko. W tej chwili token osiągnął 6,6 centa. Nie wiem, czy to myśmy na to wpłynęli, ale jeszcze niedawno można było go kupić po 2 grosze, a nawet później po 6 groszy. No i odkąd wyszła informacja, nie wiem, czy my mamy aż taką siłę, ale odkąd wyszła informacja o tym, że rozpoczynamy współpracę z Blockchain Poland, to nawet do 40 groszy doszła cena projektu. No tak, był taki pik na BitBayu, bo to jest główny rynek na ten moment BitBay tego projektu i tam możecie sobie nawet do złotówki, do PLN-a wymieniać tego BitBaya i faktycznie tam no, 40 groszy poleciało, czyli w sumie w ciągu tam, nie wiem, 2 dni zrobiło razy 10. Teraz stoi chyba na 25, 26 groszach, jakoś tak. Fajna konsolidacja naprawdę, więc... Powiem Ci tak, z tego co pokazuje mi tu CoinGecko, to w ciągu 30 dni projekt zrobił 416%, w ciągu 14 dni zrobił 186% na plusie. No i tak faktycznie, jeszcze do tego powiedzmy do 16 marca, tak jak widzę 16-17, tutaj ta cena tak sobie skakała, a później był nagle pik, który po prostu wystrzelił w górę, ludzie zaczęli kupować i co najważniejsze, zobacz, nie było klasycznego pump and dump. Był co prawda wystrzał do 40, no ale token już nie wrócił na poziomy nawet tych, nawet tych 2 centów, tylko zatrzymał się gdzieś tu na 6, 7 nawet i tak sobie takim bocznym cyklem idzie. Tak, nie, bardzo, bardzo zdrowo. Po takim wybiciu teraz oczywiście na jakiś spadek musiał nastąpić i teraz fajna konsolidacja na tych 20 kilku groszach. No i myślę, że jak faktycznie tą platformę zaraz pokażą, te projekty, które do nich wchodzą i tak dalej, ta użyteczność tego tokena będzie prawdziwa i większa zdecydowanie, no to myślę, że tutaj no, zobaczymy, co się będzie działo z wykresem. Oczywiście jeszcze tutaj nie widzicie kapitalizacji rynkowej, myślę, że to będzie za niedługo poprawione, żeby ta kapitalizacja była tutaj dostępna, bo zawsze to CoinGecko wtedy no, lepiej pozycjonuje, widzicie tylko nazwy projektu, numerek, na którym on miejscu jest i jak to wygląda. Nie? Tokenów chyba jest, o ile dobrze pamiętam, maksymalny supply to jest 160 milionów. Tak, to tak, nie są miliardy, to jest 160 milionów, ale co ciekawe jeszcze zauważyłem, jeżeli wejdziesz w rynki, to podaje, że na Krexie jest w parze do BTC i jest w parze do USDT. Ja kliknę sobie, żeby teraz sprawdzić, czy to faktycznie jest. Faktycznie wygląda na to, że to na Krexie jest jako BCP24, to trzeba jasno powiedzieć, bo BC było zajęte. Jakiś tutaj... Z wolumenem, jak to wygląda? No wolumen jest tragiczny. Wolumen jest tragiczny, jeśli o to chodzi. Ale generalnie coś się dzieje, tak? No tutaj specjalnie jakichś dużych ilości nie ma, ale słuchajcie, zawsze można próbować coś tam skupić, jak nie ma jakoś tutaj dużych ilości, ale to naprawdę ciężko będzie. Jeżeli chcielibyście dużą, to po stronie sprzedaj jest 5520 BCP, także no nie ma dużego wolumenu na Krexie, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć. Tak, jest jeszcze Uniswap i zauważyliśmy to przed tym nagraniem, że ktoś tam dodał już jakąś płynność na Uniswapie. Na tokenie właśnie BCP. Może uda się jakąś większą płynność dodać na tej giełdzie, zobaczymy, no bo ja rozumiem, że nie wszyscy chcą zakładać konto na giełdzie scentralizowanej, weryfikować się i tak dalej, więc tutaj może z tym Uniswapem też coś uda się podziałać, ale oczywiście pamiętajcie, że wtedy płynność jest też ważna, czyli za ile tego tokena będziecie mogli kupić, żeby nagle ceny jakoś nie wywindować do góry. No i też prowizję na Uniswapie też musicie oczywiście zapłacić. No a Gwei, jak widzę, 185, czyli niezbyt rozpieszczające. Także słuchajcie, kolejna sprawa, o której trzeba jasno powiedzieć. Za chwilę ma się pojawić własna giełda. Mamy takie informacje, że ma zostać wypuszczona giełda. Trwają ostatnie testy. No bo niestety czasami ciężko jest, tak? Najlepiej mieć własną giełdę, szczególnie jeśli chodzi o tokeny, no bo tutaj ciężko będzie. Ma być to nie będzie taka typowa, bo ktoś pytał mnie, a po co ta giełda? W ogóle po co to nie można gdzie indziej? Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie wejść na jakąś giełdę klasyczną, czy to BitBay, czy to Binance, czy cokolwiek inne, to po pierwsze, musicie za to zapłacić, to raz. Dwa, giełda nie musi być zainteresowana listowaniem waszego tokena, tak? No dla giełdy najważniejszy jest wolumen i to, czy tak. Na tym będą mogli zarobić, więc tutaj posiadanie takiej platformy no jest dobrą po prostu opcją dla tych mniejszych projektów, bo nie myślcie, że nagle wyjdą Charactery i będą wielkości Polkadot. No tak. Nie, to będą mniejsze projekty oczywiście, które gdzieś tam swoją użytecznością będą mogły z czasem rosnąć, ale na początku no,
nie szalejemy, że taki Binance się nimi zainteresuje, bo nie są po prostu dobrym partnerem biznesowym na początku, przynajmniej dla Binance. Nie? Oczywiście, ja jeszcze mam informację, że docelowo mają mieć własny blockchain. Podawane są takie wstępne informacje o tym, że to będą 4 miesiące, być może będzie szybciej, zobaczymy. Tworzenie własnego blockchaina nie jest niczym prostym, no ale BCP chodzi na blockchain Ethereum, nie powiedzieliśmy o tym. No i niestety cierpi z powodu opłat transakcyjnych na Ethereum. Tak, no a posiadanie własnego blockchaina, no to ja bym w ogóle uderzył ten temat z drugiej strony. No to zobaczcie, jeżeli oni są w stanie napisać swój własny blockchain, no to chyba muszą mieć faktyczne zaplecze techniczne i ludzie, którzy są w stanie takie coś napisać, nie? Więc to jest, myślę, że dobry plus dla tego projektu. Oczywiście, że tak. Zresztą ja w ogóle z Blockchain Poland to się wcześniej spotkałem, ale w zeszłym roku byłem na spotkaniu, które było organizowane w Łodzi, na które zostałem zaproszony. No niestety, teraz ze względu na sytuację obecną spotkania niespecjalnie się odbywają, no ale liczę, że w okolicach wakacji, gdy wszystko już wróci do normy, liczę na to, że może znowu zaczniemy się stacjonarnie spotykać i myślę, że wtedy we dwóch już tam podjedziemy też na takie spotkanie ze społecznością i takie, jak to się mówi, jakieś głębsze dyskusje, bo wtedy tam są twórcy projektu, można z nimi porozmawiać twarzą w twarz, można zapytać się o bardzo wiele różnych rzeczy. Myślę, że u nas też na kanałach się pojawią jakieś rozmowy z CEO, czyli Mariuszem Grześkiewiczem i z innymi członkami ekipy. Myślę, że uda się zorganizować taką rozmowę. Nie będzie to jakimś większym problemem. Kiedy? No jeszcze ciężko oczywiście tutaj mówić. Myślę, że lepiej jak wystartuje platforma, żeby faktycznie coś może o tym więcej sami powiedzieli też. Oczywiście, że tak. Jak platforma ruszy, to myślę, że będziemy mogli zrobić kolejny odcinek i tutaj zrobić tak jakby prezentację platformy. Na czym to polega? Jak z tego korzystać? Jak to działa? Co trzeba robić? I tak dalej. A jeszcze mam taki newsik odnośnie tego tokena BCP i BCPX. To usłyszałem od admina z Telegrama właśnie, tutaj od Tomka. Pozdrawiam. Że jeżeli chodzi o wymianę tych tokenów BCP na BCPX, bo teraz chyba to jest zablokowane chwilowo, ta operacja, coś tak, mi się wydaje na tak. platformie, tam trwają jakieś poprawki, ale jeżeli to się odblokuje, no to możecie właśnie sobie wymienić ten wasz token BCP na BCPX i na razie wymieniacie to 1:1 po prostu. Aczkolwiek później to będzie 1:2 i 1:4. Że za 4 tokeny BCP dopiero dostaniecie 1 BCPX-a. Więc tutaj no... Widać, że tych tokenów BCP też może z obiegu trochę zniknąć w pewnym momencie. Także myślę, że to też fajna tak, informacja. Tak, oczywiście, czyli kto szybciej przejdzie do BCPX-a, ten będzie miał większe bonusy, tak? Później każde kolejne osoby będzie no, coraz więcej musiał dać swoich BCP, żeby dostać BCPX-y, tak? A docelowo ja nie ukrywam, że ja bardzo chętnie w te BCPX-y będę przechodził, bo na razie jest to związane, bo wspomniałeś o tym, że jest to zawieszone, no jest to zawieszone z tego względu, że no, opłaty transakcyjne na Ethereum są po prostu mordercze. Tak, tak. Są po prostu mordercze i no co tu dużo mówić, no ciężko jest w tym temacie cokolwiek zrobić, jeżeli nie chce się płacić jakichś opłat kolosalnych, a nie ma znaczenia, czy chcesz wymienić jeden token, no to też trzeba powiedzieć, nie ma znaczenia, czy chcesz wymienić jeden token BCPX, czy chcesz przesłać 100 tysięcy tokenów BCX, to nie jest Bitcoin, tak? Tutaj płacisz, w Ethereum płacisz opłatę niezależnie od ilości taką samą. Od rodzaju transakcji, a za to się płaci tyle samo, tak jak mówisz, czy jeden token, czy 100 tysięcy, czy milion. Bez różnicy opłaty transakcyjne trzeba ponieść i no i niestety przez to na chwilę to jest wyłączone. Oczywiście. Słuchaj, myślę, że chyba tyle, jeśli chodzi o taki wstępny odcinek. Pokrótce jeżeli was zainteresowaliśmy, to zadawajcie pytania, jeżeli macie jakiekolwiek. My mamy bezpośredni kontakt z zespołem, chociaż tak jak mówiłem, linki do mediów społecznościowych są. Zespół jest aktywny, odpowiada na wasze pytania, nie olewa. Codziennie tam widzę, odpowiadają na pytania, także nie ma problemu, żeby tutaj się czegoś dowiedzieć. Nie olewa tematu, także naprawdę myślę, że warto się zainteresować. Ale pamiętajcie, oczywiście wasze środki i wasze inwestycje to są wasze decyzje. My mogliśmy wam jakiś temat naświetlić, a decyzja musi należeć do was. No bo jeżeli kupujecie tylko dlatego, że my nagrywamy, no to nie jest to, bo w każdym... Jest odpowiedzialne. Tak, w każdym projekcie jest zawsze ryzyko, że coś może pójść nie tak, tak? No ktoś twierdzi, kto ma dużo tokenów, że dobra, ja dampuję cenę, Bo tak chcę po prostu, tak, dokładnie tak to wygląda. Także słuchajcie, no my też jesteśmy oczywiście otwarci na pytania, piszcie komentarze, dajcie łapkę w górę, jeżeli podoba wam się ta robota. No i co, no następny odcinek pamiętajcie, że będzie już na kanale Kamila, także tam wspólnie nagramy. No i tyle chyba. Tyle, także co, dzięki za oglądanie, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, na razie.